Chcę, żeby dzisiejsza impreza była w dobrym stylu. Chcę, żebyś odebrała stylizację każdego z uczestników na wieczorną imprezę. O, super! Ekstra, cieszę się bardzo. Możesz im doradzać i poprawiać ich pomysły. Dobra. Ostatecznie odbierz stylizację. Dobrze. Czyli tę stylizację gdzie znajdę? Każdy ma swoją. A, każdy ma swoją. Czyli w walizce każdego z mieszkańców? Madziu, odebrać znaczy zaakceptować. A, okej, rozumiem. No dobra, to zrobię tak. No dobra, więc muszę zaakceptować stylizację każdego z was, żeby wyglądać naprawdę ładnie. No to jedziemy po kolei. Igor jest śliczny. No Igor ma ładną bluzeczkę, ale znaczy ładnie wygląda cała stylizacja, tylko nie wiem na jaką okazję, więc dlatego mi jest ciężko. Jest to ładnie, ale myślę, że może być bardzo ładnie, jak założysz te obcisłe spodnie, które miałeś na fashion show. Co? Niepoważna jesteś jakaś. Czemu? Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem i tyle. Chcę tamte spodnie. Nie, Magda, nie kombinuj. To po prostu niech każdy się ubierze tak, jak się czuje i powiedz, że wygląda fajnie i tyle, jest akceptacja. No tak, ale jeżeli za to odpowiadam, to chyba mam to zaakceptować tak, jak myślę. Ale ja nie wyglądam źle, czy w tych spodniach, czy w tamtych. Nie, źle. Nie zmienię niczego w sobie, bo nie mam ubioru eleganckiego i tyle. Okej, no dobra. Teraz wskoczę w mój granatowy dres. Jednolity, ja się w nim czuję ładnie i komfortowo. Ale to też jest ważne, żebyś ty się czuł ładnie. Igor, precyzyjne malowanie teraz robię, proszę nie rozśmieszaj mnie. Jezu, jacy wy jesteście dzisiaj nie do życia wszyscy. Ja... Ten wystrojony nawet bez niczego chodzi w koszule, w ten, która... Oj, no obejrzyj się, zaroby na prasowu! Co ty chcesz ode mnie? Galoty się zmienia, dresowy na normalnie. Ale wypić by się wypiło, nie? To, Igor ma te spodnie zmienić, tak? No ale te drugie, które ma, to tam guzika nie ma, no. Zostaje tak, tak? No, no moim zdaniem jest wszystko... No w różu ładnie. No, dlatego myślę, że on ma zaliczone, jak wiesz. Iwka, załóż tylko jakąś lepszą bluzkę do tego. I mnie spodnie założę. Ale te spodnie są dobre, mi wiesz. No, Madzia nie zaakceptowała. A co jest w widzę spodniach złego? Takie spodnie ogrodowe plus klapki, no czy w Saturday Night. No ale klapki zmieni przecież, założę buciki ładne. No dobra, dla mnie możecie chodzić jak chcecie, tylko jak muszę przygotować ludzi na Saturday Night, no to... Dobra, luz, bo zaraz ty się zajmij sobą teraz, bo czas. Na szlachy party można tak? Czapka nie pasuje do bluzki, to tylko tyle. Z tymi spodniami to tamta czapka jak coś. Tamta pomarańczowa? Tak, bo pasuje kolorem. A ta nie? Już mniej. Ta pasuje? Pasuje, tak. Magda, Madzia? Co? Czy buty też mi chcesz wybrać, czy mam swój wybór butów? Nie, białe ładne te są. Chyba, że jakie masz jeszcze? Granatowe. Białe. Takie obcisłe jeansy są dobre bez takich dziur. One są bardzo obcisłe. No tak, ale nie na Saturday Night. Ty jesteś taka hot, Iza. Madzia! No? Tak, ewentualnie. Mam wszystko resztę w praniu. No już lepiej. A czemu ty w piżamie idziesz? To nie jest piżama, no co wy? Wygląda jak z tych chińskich filmów, nie? Gejża. No ja to bardzo lubię, ja to często noszę. To jest śliczne, tylko to zupełnie nie komponuje się z dołem. Nie, no dół muszę zdjąć, Madzia nie zaakceptowała. To ja mogę. Dołu. Ja ci ściągnę, chodź. Weź, a ty się ubierasz czy nie w końcu? Nie, no jestem ubrany. Madziu, to jest moje ostatnie słowo w tej chwili. No. Co ty, w tamtej czarnej wyglądałeś dobrze. Ta żółta też nie jest do końca dobra. Do białego czarny pasuje, do białego tak, nigdy żółtego się nie zakłada. Ale tamta czarna to był t-shirt, to nie był na Saturday Night, no to już lepsza ta jest. Gdzie, w żółtym do białego? Gdzie no ale się, chodzi o to, że styl jak ty bluzki, byś mnie chciała tak w przyszłości wystylizować? Ale ja z czego mam stylizować, jak nie ma ubrań? Czarną, piękną bluzkę miała na nie sobie. Nie miała, bo tam były jakieś napisane, jakieś dziwne rzeczy. W ogóle to nie było na Saturday Night. A to białe do żółtego chcesz jej założyć? No też nie jest za dobre. No to w ogóle ale nie pasuje. Ale z dwóch złych już jest lepsze. Nigdy w życiu nie powiem, że to jest lepsze od tamtego. Ja swojego looku nie akceptuję, ale że muszę zaakceptować, to akceptuję. Amazing.